Cześć, jestem Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku wymaksujemy sobie nowego chromatycznego zadymiarza, którym jest pułkownik Ruffs, tak jest. W moim przypadku to już jest Ronin Max, Ronin Ruffs, ponieważ moi drodzy, w ostatnim odcinku wydałem bardzo dużo pieniędzy, aby odblokować cały karnet zadymiarski 70 stopni kupiłem. Jeżeli nie oglądałeś tego odcinka, no to koniecznie go obejrzyj i zobacz, jak do tego doszło. W dzisiejszym odcinku musicie mi pomóc, moi drodzy, ponieważ każda łapka w górę zwiększa szansa na wydropienie ze zwykłej skrzynki nowego Star Powera oraz gadżetu do Ronina Ruffsa. Boziu, już mi się te wszystkie postacie mylą. Także moi kochani, strzelajcie apeczkę w górę, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, byku, jeszcze nie strzeliłeś subika, no to sprawdź koniecznie ten czerwony przycisk na dole. Może akurat jakimś cudem przegapiłeś subskrypcję i nie jesteś na bieżąco z moim contentem. Ale zanim zaczniemy maksować nowego zadymiarza, polecą dwa króciutkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel i dzięki temu wygrali kod PSC o wartości Megaboxa. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie, sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem wam kody PSC o wartości 1 megaboxa, za które możecie sobie kupić gemy, a co zrobicie z tymi gemami, no to już jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie mi na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli was krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kodzik PSC, za które możecie sobie kupić gemy, megaboxa, jakiegoś skina, jak będzie na przestanie. Jeżeli jeszcze mnie wspierasz, no to klikaj w link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars. Dzięki temu ja otrzymam od ciebie wsparcie, a kodzik sam automatycznie wpisze ci do sklepu. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim za wsparcie, a teraz przejdźmy na moje konto i sprawdźmy, co tam ciekawego się wydarzy. Oczywiście, moi drodzy, chciałem wam jeszcze tylko przypomnieć, że na Pixie Shop wleciały nowe koszulki, więc jeżeli jesteście fanami piesków tak jak ja, no to zapraszam was na pixieshop.pl, tam znajdziecie nowe przekozackie wzory, link do sklepu oczywiście znajdziecie w opisie. Twoją drogą, klan już jest prawie pełen, także jeżeli jesteś aktywnym graczem, chciałbyś dołączyć, no to no akurat jest 100 na 100, ale co jakiś czas wywalamy członków, którzy są no słabo aktywni, więc jeżeli chcielibyście dołączyć do mojego klanu The Farel Team, aktualnie jesteśmy 11, ale nie szkodzi, nie szkodzi, powoli się pniemy do góry i postanowiłem, że każda osoba, która wbije 30 tysięcy pucharków, dostaje ode mnie starszego członka klanu, także no polecam, później wiadomo, będziemy awansowali na zastępcę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, moi drodzy, po tym krótkim wstępie zaczniemy o odbierania pońców. Pońcy są ważne i pońcy trzeba od razu pakować w nowego zadymiarza. Dlaczego? Ponieważ te pońcy później, ewentualnie, jak już będziemy mieli wszystkie postacie wymaksowane, zamieni nam na skrzynki. A mi skrzynki są niepotrzebne. Ja wolę pońcy, po to one są, żeby władować je w zadymiarz. Tu mamy jeszcze 100 golda, przytulmy to sobie. Kolejne pońcy, tutaj kolejnych 100 punkcików. Jeszcze są 75, ok. A, bo tu z gratisów zawsze mniej leci. No dobra, dobra, z karnetu wiadomo więcej. Czy jeszcze jakieś punkciki są? Chyba nic nie minąłem. Zobaczmy, tak, tutaj 100 punktów jeszcze jest. Za chwileczkę będzie chyba full, z tego co kojarzę, więc te 500 punktów sobie na chwilę obecną zostawię. Ulepszmy go na maksa. Kolejny poziom, kolejny. Tu już jest 7 poziom mocy. Nie, 8 poziom mocy. Nie za dużo nam brakuje tych punktów, więc pootwieramy sobie skrzynki. Może nawet nie z Alei Pucharków, ale z poprzedniego sezonu będzie to szybciej i łatwiej nam odblokować. Od razu klikamy, bo na chwilę obecną nic nam tutaj ciekawego nie wypadnie. Więc te skrzynki tutaj speed opening robimy. Otwórzmy. Sprawdźmy. O, już nawet punkty nie wypadają, więc pułkownik jest wymaksowany. Ulepszamy za 1250 golda. Dobrze, moi drodzy, no to skoro mamy już go ulepszonego, no to teraz przydałoby się coś wydropić. Zostawcie łapeczkę w górę, bo każda łapka w górę zwiększa szansę na wydropienie Star Powera albo gadżetu. Ja nie mogę otworzyć 60 skrzynek, żeby nam nic nie wypadło. Rozumiecie? Przejdźmy na sam koniec, będziemy otwierali te ostatnie skrzynki. No nic. Albo wiecie co? Zróbmy inaczej. Pootwierajmy te skrzynki najsłabsze. Otwórzmy te najsłabsze, bo może akurat będziemy mieli takie szczęście, że wypadnie z nam z najsłabszej skrzynki. Tu nie ma. Megaboxów nawet nie będę otwierał, bo szkoda. To jest duża skrzynia. Tu nie ma. Może tutaj w tej dużej będzie teraz. O! Jest! Jest! Udało się! Mamy to! Gwiezdna moc!
Sukces z powietrza, rzut zaopatrzenia obejmuje teraz bombę, która zadaje dodatkowe 1000 punktów obrażeń w chwili lądowania i umożliwia burzenie murów. Wow! To się z pewnością przyda i dzięki temu Star Powerowi na pewno zyskamy przewagę nad innymi, bo teraz będziemy niszczyli przeciwników mury. Na przykład jak ktoś będzie stał za murem, no to możemy zrzucić ten zrzut zaopatrzenia, zniszczyć mur i chłopa podjechać. Pięknie. Od razu sobie zagrajmy meczyk. Star Power oczywiście sam się ubiera i lecimy. No mamy tutaj na środku dużo skrzynek, przydałoby się tam wjechać i je pootwierać. Jeżeli chcemy kogoś zabić, czekajcie, swoją drogą na ile strzałów otwieramy? Na 4 strzały otwieramy skrzynki na max poziomie. Jeżeli chcemy na końcu zabić kogoś ze zrzutu, to fajnie by było mieć dużo tych Power Cubesów. Okej, troszeczkę tutaj się z Amber poce. Ale jak widzicie, laser Ravsa, Ronina Ravsa jest szybszy niż zwykły jakiś tam miotacz ognia Amber. Mamy chłopa. Co to jest? Troszeczkę mnie fantazja poniosła z tym zrzutem. Sorry! Miało być w nią, ale mi zeszło. Hop, bait, bait. Mamy jeszcze Byrona, który ją zaraził. No jest teraz problem. Dobra, na easy. Skrzynki. Wow, po 2900 atakuje już. Ale to jest koks totalny. Mamy jakąś Amberkę na 5. Ona jest do porobienia na S. Po 1190 bije. Ale nie wiem, jaki jest zadymiarz u góry. Leon. Szczerze wolałbym porobić pierw Leona. Więc ja idę od góry. Co ty, Leoś? Co ty świrujesz? Ale ty Amber taka jesteś? No i co? Skończyło się cwaniakowanie. Farel jak wjechał Rafsikiem. No chodź, chodź. O ty chamie! O ty chamie! No niestety nie udało mi się zrzucić na niego dropu. No ale widzicie, Leon znika. Może w następnym meczu, jak wydropimy gadżet, pójdzie nam łatwiej. Spróbujmy. Lecimy z otwieraniem skrzynek. Od najsłabszych znowu. Pierw niebieskie. Nic. Kolejna skrzyneczka. Też nic. Chyba już niebieskich nie będę miał. A jeszcze jest jedna. Sprawdźmy dalej. A nie, to dopiero 28 poziom z karneciku. To na luziku, arbuziku. Kolejna niebieska. Nic. 50 golda. 112 golda. O, tu nawet ładnie posypało. Też nic. Z tych niebieskich mi się wydaje, że będzie mega ciężko coś wydropić. No ale już otworzymy je i będziemy mieli z głowy. 99 golda. No i moi drodzy, to by było na tyle. Poprzedni sezon. Otwieramy duże. Tutaj szybciej się je otwiera, więc będziemy tutaj klikali. 37 skrzynek, 36, 35, 34. Jest! Mamy to! Gadżet kryć się! Rób zrzuca na ziemię 3 sztuki worków z piaskiem, które go zasłaniają. Każdy z nich ma 2000 punktów życia. Ładunki na mecz 3. No i to mi się podoba. Teraz będę mógł blokować na przykład takie, wiecie, ataki od Amber albo od jakiejś postaci, która podejdzie na blisko, bo pierw będzie musiała zniszczyć worki z piaskiem, żeby do mnie dojść. No i lecimy, moi drodzy, przetestować nas nowy gadżecik. U góry mamy Amberkę. Amberki mi się już raczej nie boimy, bo mamy woreczki z piaskiem. Już mniej więcej wiem, jak chcę, żeby to wyglądało. Muszę mieć troszeczkę power cubesów i nabitego ulta. No dobra, zrzucam worki z piaskiem na razie. Zasłoniłem się, ale to nic mi raczej nie dało. Oczywiście, że musi być gdzieś w pobliżu Edgar, tak? W krzakach. Normalne to jest przecież. Okej, okej. Niszczą mi te worki z piaskiem, wariaty. Jak tu ich tak porobić, żeby było dobrze? Dobra, porobiona. Zrzucam sobie zrzut gdzieś daleko. Podnoszę ulepszonko. Porobiony. Spokojnie, ta Amber jest do zjedzenia jeszcze. Zrzut rzucam. Dostanie nim? Nie. Leży. Łatwiutko, S. No i teraz mam 6 power cubesów, mam ulepszenie i mogę sobie stanąć na środku i zrzucić worki bez najmniejszego problemu, tylko że potrzebuję wykończyć chłopa, który ma najmniej power cubesów. Najlepiej, żeby ta koletka została w ostatniej fazie, bo ona dużo życia nie będzie miała. Mamy tutaj Tarę, tak? Tara. Dostała. 6 power cubesów, Tara to jest dużo. Więc ja sobie tu zrzucę woreczki i może mnie Tara smoknąć. Ej, uciekaj mi stąd, tak, kolet? Uciekaj. Dobra. Tara, jak widzimy, leży. Podnoszę tutaj ładnie wszystkie power cubesy. Ej, 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 ej.
Koleżanko! Koleżanko! Nie no, nie dostała! Nie dostała zrzutu? Aha! No niestety, nie udało mi się jej pokonać zrzutu, no bo wleciała mi pod ogień, ja chciałem ją tylko z jednej kulki trafić, no ale też trafiłem z dwóch, no to trudno. Jak widzicie, worki z piaskiem są mega OP, ponieważ przeciwnicy muszą pierw pokonać worki z piaskiem, które mają 2000 życia, a jest ich aż 3, aby do ciebie dojść. Także ten gadżet uważam, że jest mega, mega przydatny. No niestety, moi kochani, nie udało nam się nikogo pokonać ze zrzutu zaopatrzenia, ale mam nadzieję, że i tak wam te meczyki się podobały. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodzikiem Faral, jeżeli robicie jakieś zakupy, bo jest szansa, że możecie wygrać kodzik PSC, za który możecie sobie kupić gemy, albo kupić sobie jakiegoś megaboxa. To wszystko zależy już od was. Wbijajcie też na pixshop.pl po przekozackie koszulki. Kolekcja The Faral Team jest dostępna już we wszystkich rozmiarach. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!